jakim jest plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, mamy niepowtarzalną okazję świętować Powiatowy Dzień Strażaka, połączony z 20-leciem Państwowej Straży Pożarnej. Pragnę podziękować za przyjęcie zaproszenia i serdecznie przywitać na dzisiejsze uroczystości zaproszonych gości. Starszego kapitana Stanisława Gniewa Burzyńskiego. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, młodszego brygadiera Jarosława Ostrowskiego. Kapelana strażaków powiatu kutnowskiego, ksiądza Piotra Kalisiaka. Proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Kutnie, dziekana dekanatu kutnowskiego, księdza prałata Stanisława Pisarza. Kierownika składu Kutno, jednostki wojskowej 4228, kapitana Marcina Grama. Dnia 16 marca 2012 roku nadał srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa ogniomistrzowi Grzegorzowi Jabłońskiemu, ogniomistrzowi Markowi Tomczakowi, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz członka zarządu głównego. Przed front szyku marsz pod oddziały koszli. Wskazem personalnym numer 4/12 dnia 4 maja 2012 nadał stopień aspiranta sztabowego starszemu aspirantowi Jackowi Dubielakowi, pana młodszego brygadiera Marka Mieszkowskiego. Awansowani przed front szyku marsz! Awansowani do szyku, stąd! Obręczenie nominacji na kolejny stopień służbowy proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, pana młodszego brygadiera Marka Myszkowskiego. Awansowani
Przez front krzyku, marsz! Pod oddziały, poszli! Do szyku, stąd! W imieniu awansowanych i odznaczonych z okazji Dnia Strażaka pragnę podziękować za odebrane w dniu dzisiejszym wyróżnienie. Są one wyrazem szacunku i uznania dla naszej odpowiedzialnej służby. Serdeczne życzenia chciałbym przede wszystkim skierować do naszych jubilatów. To wszyscy strażacy, którzy w dniu dzisiejszym obchodzą 20-lecie swojej służby. Słowa podziękowania kieruję też do najbliższych za ich cierpliwość, rozumiałość, a często i pomoc w przezwyciężaniu trudów naszej codziennej strażackiej służby. Drodzy mieszkańcy Kutna i ziemi kutnowskiej, to dla mnie ogromny zaszczyt. Niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie, którzy dzisiaj na zasłużonej emeryturze wspominają czasy pracy Straży Kutnowskiej i ci, którzy wspominają czasy swojej żywej działalności w ochotniczych strażach pożarnych. To blisko 700 tysięcy druhen i druhów. Jakaż to wielka brać strażacka. Życzę wszystkim, aby ta służba drugiemu człowiekowi na co dzień była owocem waszego życia. Spotkaliśmy się dziś na powiatowym Dniu Strażaka połączonym z jubileuszem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Jest to święto szczególne dla wszystkich strażaków, tak Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych, pomocy osobom, których życie jest zagrożone, a także osobista odwaga, ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla innych. To także nieustanna praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności formacji dobrze wyposażonej i wyszkolonej. Krzysztof Orłowski, asystujący
starszy sekcyjny Mariusz Kantorek. Prawoskrzydłowy pierwszej czwórki, długoletni funkcjonariusz naszej komendy, aspirant sztabowy Jacek Zieliński. Przed Państwem funkcjonariusze naszej komendy. Proszę o gromkie oklaski. Za chwilę zaprezentują się druhowie z terenu naszego powiatu. Ostatnim pododdziałem są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia 37 Pułku Piechoty w Łęczycy. Za chwilę dowódca uroczystości złoży meldunek o zakończeniu dzisiejszej uroczystości.